Cześć, ja nazywam się Alicja Konarska, a to jest Anika Konarska. I zapraszamy Was na kolejny odcinek z kamerą wśród książek dla dzieci. A tym razem opowiemy Wam o serii Zadanka do rysowanka. Zadanka do rysowanka jest to seria poświęcona właśnie rysowaniu, ale nie tylko, ponieważ czasem możemy tutaj wykorzystać także naklejki. Każda z książeczek ma swój, powiedzmy, motyw przewodni, postać, z którą właśnie, powiedzmy, bawimy się rysując. I może to być albo właśnie słoń Fryderyk, piesek Waldemar, kot perski Wilhelm, królik Melchior, kotka Konstancja oraz miś Jasiu. To, co mi się spodobało, na początku każdej książeczki jest krótka, rymowana historyjka właśnie o tym głównym bohaterze. Nie, Anika, nie tobie. Może to być na przykład o misiu. I dzięki temu właśnie tej historyjce dowiadujemy się mniej więcej, co będzie po prostu w tych zadankach. W samym środku książeczki mamy kartkę z naklejkami, którą możemy wykorzystać właśnie w niektórych zadaniach, co jest zresztą oznaczone. Jeśli jest taki znaczek, będą to naklejki. Jeśli jest zaś znaczek ołówka, wtedy wiemy, że mamy rysować. Jeśli chodzi o ilustracje, są one dosyć charakterystyczne, bo są one jakby rysowane, jakby wycięte. Takie bardzo, bardzo naturalne, ale to mi się dosyć spodobało, dlatego że nie każdy dziecko rysuje idealnie. I pamiętam, jak ja byłam dzieckiem. I zawsze się zrażałam przez to, że rysunki były według mnie zbyt idealne, a ja tak nie umiałam. Tutaj jakby tego nie ma, bo rysunki są na tyle właśnie zbliżone, do takie bardzo naturalne, prawda? Taki misiu, bardzo schematyczny, ale dziecko byłoby w stanie narysować podobnego. I to mi się spodobało, że jest to książka, która po prostu zachęca, motywuje i faktycznie po prostu pasuje do tych dziecięcych rysunków. Oraz mamy także zadanie na koniec, gdzie mamy coś policzyć. W każdej książce jest to co innego, ale jest to również ciekawe zadanie matematyczne. Za te wspaniałe książeczki dziękujemy wydawnictwu Sphinx. Dzisiaj to by było na tyle. Tak, Anika, pozdrawiamy Was bardzo cieplutko. Trzymajcie się. Cześć! Anika, zrobisz papa? Papa! Nie, nie pomachamy. To rzucim klocka. Macie klocka. Macie klocka na pożegnanie.